Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Pierwsze skoki od TTZ Neustadt w przypadku Dawida Kubackiego dłużyło się, żeby znowu popróbować poskakać? A zleciało bardzo szybko. Zleciało bardzo szybko, dłużył się trochę wczorajszy dzień, bo było trochę problemów przy podróży, ale finalnie dotarliśmy i no i jestem, mogłem dzisiaj sobie poskakać. Trudne warunki niektórzy pokazali to na drodze dzisiaj, o tym już nie mówmy więcej, ale wy się musieliście z tym zmierzyć na rozbiegu. Na drodze też, ale rzeczywiście dzisiaj no, ten padający śnieg trochę się dawał we znaki. Ta pierwsza seria treningowa było fajnie. Nie wiem, czy to się później kumulowało w tych torach, czy jak, ale rzeczywiście już ta i druga treningowa, chociaż tam wydaje mi się, że ja sam troszeczkę tym warunkom pomogłem i trochę zbyt agresywnie do tego przejścia dojechałem i też mnie już zaczynało tam delikatnie łapać. No a w kwalifikacjach niby było wszystko ok, ale rzeczywiście w przejściu był taki moment, że złapało dość mocno i, no i wtedy trzeba szybko wracać do pozycji. Co przy takiej ilości czasu, jak nam zostaje do progu, no to jest dość trudne i przeważnie się tą pozycję znowu trochę przestrzeli do tyłu. No i to jest takie rozbujane i przez to też ten skok był, no nie był tak dobry technicznie, był zabrany od góry późno do tego. Ale wydaje mi się, że finalnie i tak jako dzień jak najbardziej ok. Na skoczni myślę, że w takich warunkach też czasem dobrze się jest sprawdzić. A jutro ma być już fajnie, bez śniegu, bez tych opadów, więc myślę, że tory będą już jechały równiutko i będzie stabilnie. Rozumiem, że ty laby nie miałeś i tam troszkę jednostek treningowych również zaaplikowano zdalnie. Tak, oprócz nawet tych zaplanowanych przez trenera, to jeszcze było parę jednostek treningowych na łopacie ze śniegiem, ale oczywiście wiadomo, wracałem do domu, ale tutaj nie ma tak, że ja sobie tam jadę odpocząć, tylko to jest normalny trening, też na miejscu był Wojtek Topór, więc z nim te treningi robiłem, do tego jeszcze jakaś regeneracja, więc wszystko tak jak powinno być. Dziękuję bardzo, trzymamy kciuki. Dzięki, do jutra. Dobrodošli doma, dobrodošli u Planicy.